Dzień dobry. Chciałabym zaprezentować program FemFit, który jest realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jest to program kierunkowany dla kobiet w ciąży i po porodzie. Jesteśmy z niego strasznie dumni, bo wiemy, że poprzez ten program obalamy wiele mitów związanych z ćwiczeniami w ciąży. Nasze panie dużo ćwiczą, podskakują, podnoszą ręce do góry, co często jest uważane za niebezpieczne w ciąży, ćwiczą mięśnie brzucha i wykonują różne ćwiczenia kształtujące poszczególne grupy mięśniowe. Chcemy, żeby w naszym programie FemFit były wszystkie elementy potrzebne, by przygotować kobiety do porodu naturalnego i do szczęśliwego macierzyństwa. Jesteśmy tu na targach, żeby zapromować nasze osiągnięcia naukowe. W oparciu o realizowany projekt naukowo-badawczy udało nam się stworzyć FemFit, czyli program, który jest kompleksowym przygotowaniem dla kobiet w ciąży i po porodzie. Szanowni Państwo, w ramach projektu FemFit wykonujemy dzisiaj badania aktywności mięśni dna miednicy. W przypadku kobiet w ciąży, ale też nie tylko, aktywność mięśni dna miednicy jest bardzo ważnym elementem, ponieważ ważna jest świadomość napinania i rozluźniania konkretnych grup mięśniowych. Badanie pozwala kobiecie sprawdzić, czy rzeczywiście świadomie napina konkretne grupy mięśniowe, czy też dołącza niepotrzebne, okalające mięśnie. Badanie polega na wykonaniu badania kontrolnego aktywności dna miednicy oraz badanie z biofeedbackiem, to znaczy z informacją zwrotną. Każda pacjentka widzi, jak wygląda aktywność dna miednicy oraz mięśni okalających i w tym momencie ta świadomość, o którą nam głównie chodzi, rośnie. Kobieta jest świadoma tego, które mięśnie są aktywne, które mięśnie napina i o które chodzi nam w treningu mięśni dna miednicy.